zakładzie Olmet odbywają się coroczne ćwiczenia pododdziału stanowiącego wojewódzki odwód operacyjny, składający się z jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu tarnogórskiego. Na miejscu ćwiczy 16 zastępów straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych. Jest tutaj symulacja katastrofy kolejowej. Doszło do zdarzenia pociągu towarowego z samochodami osobowymi. Są tutaj osoby poszkodowane. Strażacy ćwiczą działania ratownicze ewentualnie na tego typu zdarzenia. Straż pożarna zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w zorganizowaniu szkolenia w zakresie katastrofy kolejowej. Ze względu, że bocznicą kolejową tutaj na naszym terenie zakładu dysponujemy, to pomogliśmy zorganizować właśnie takie ćwiczenia czy stanowiskowe.